Data wyjątkowa, przede wszystkim dla nas wszystkich nauczycieli, prawda, Sylwia? Kiedyś Dzień Nauczyciela, od kilku lat Dzień Edukacji Narodowej, tak więc słuchajcie, od tego zaczniemy, że chcieliśmy Wam z Sylwią wspólnie złożyć życzenia wszystkiego najlepszego, wytrwałości, stanowczości oraz przede wszystkim spokoju, bo chyba tego najbardziej wszyscy chcemy, żeby ten rok upłynął spokojnie po tych burzliwych latach reform, transformacji, wygaszania i innych rzeczy, tak żebyśmy mogli pójść pewnie do pracy, zrobić swoje. Witamy Radom, Darek, nasz stały bywalec. No i przede wszystkim tego, żebyśmy nadal wszystko lubili swoją pracę i byli za nią doceniani i godnie wynagradzani. To tak od życzeń dzisiaj wyjątkowo zaczynam. Natomiast słuchajcie, jak już jesteśmy przy tym Dniu Edukacji Narodowej, to chciałem Wam opowiedzieć, o pozdrawiamy też Toruń, chciałem Wam opowiedzieć o czymś, co przygotowałem wspólnie z naszym sponsorem, czyli z mentorem dla Was, mianowicie konkurs. Szukamy mentora, szukamy osoby, która Was inspiruje do działania, która jest dla Was wzorcem do naśladowania. Jeżeli, słuchajcie, wskażecie nam taką osobę i umieścicie, oznaczycie tą osobę w komentarzu na grupie Aktywna Tablica, tam jest taki specjalny, dedykowany post, właśnie z tym plakatem, który widzicie, wtedy, słuchajcie, komisja będzie wybierać najlepsze, najciekawsze i najbardziej chwytające za serce uzasadnienie i wtedy ta osoba, którą oznaczycie, dostanie od nas tablicę Myboarda. Ale żebyście nie czuli się poszkodowani, osoba nominująca również dostanie tablicę Myboard. Tak więc zarówno wy, jak i osoba, którą nominujecie, mogą wygrać tablicę Myboard. Oczywiście nie zapominamy też o miejscu drugim i trzecim, o ile można to tak nazwać, czyli o dwóch wyróżnieniach. Dwie kolejne pary dostaną od nas powerbanki oraz głośniki Bluetooth. Szczególnie te głośniki Bluetooth, chciałem Wam powiedzieć, że strasznie mi się podobają, bo są tak fajnie, ładnie pomalowane. Ale to zobaczymy, jak to jest pomalowane zwycięzcy. Tak więc zachęcam Was jeszcze raz. Aktywna Tablica, czyli grupa na Facebooku, tam znajdziecie ten post konkursowy. Jeżeli macie kogoś takiego mentora, którego chcielibyście docenić i mu w ten sposób też podziękować, bo jeżeli spojrzycie na komentarze, to naprawdę tam można się wzruszyć, jak się to czyta. Napiszcie i podzielcie się z nami waszym typem mentora i podziękujcie też innym nauczycielom. Każdy z nas na pewno ma taką osobę. Być może to niekoniecznie jest nauczyciel, ale dzisiaj z okazji Dnia Edukacji Narodowej skupiamy się głównie na tym. No dobra, słuchajcie, ja się nagadałem. Jak zawsze trochę gadam na początku, natomiast już oddaję głos naszej ekspertce, czyli Sylwii, trener emisji głosu oraz logopeda, która dzisiaj no, coś ciekawego na pewno dla Was przygotowała. Tak więc zamieniamy się w słuch. Już, Sylwia? Jestem, tylko coś tutaj zaraz, bo to jest prezentacja, ładuję. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście tak przyłączam się do życzeń, które tutaj Sylwek złożył. Życzę jeszcze radości z tej naszej pracy, bo tak sobie myślę, że to też jest ważne, niezależnie od tego, na jakim etapie edukacji pracujemy. Myślę, że ważne, żeby czerpać radość i tą radością też dzielić się z naszymi uczniami. Ja na przykład a propos radości, dzisiaj przeprowadzałam próbny egzamin maturalny, ustny i dowiedziałam się, że sen może być dla człowieka wszystkim, ale może być też niczym. Więc tak na koniec egzaminu maturalnego dzisiaj usłyszałam od ucznia. Było to dosyć zabawne, nie wiem czy dlatego, że było zabawne, czy dlatego, że to była ósma godzina mojej pracy. Dzisiaj mamy porozmawiać o wdechu i wydechu i dlaczego warto oddychać prawidłowo, gdy pracuje się głosem. Niewątpliwie oddech jest ważną umiejętnością, jak sobie powiemy dzisiaj, jak sobie przypomnimy i uświadomimy. Witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy jeszcze dołączają do nas. Chcę, abyśmy dzisiaj sobie usystematyzowali i poszerzyli wiedzę na temat procesu oddychania. Być może u mnie z oddychaniem nie będzie najlepiej, dlatego że trochę się przeziębiłam i będzie co chwilę pewnie tu herbata jest przygotowana, tak jak ostatnio mówiłam, nawilżanie to podstawa. Więc od razu za to przepraszam, jeżeli takie zakłócenia się pojawią. A jeśli chodzi o nasze cele, szczegółowe szkolenia, to spróbujemy sobie na nowo uświadomić wagę procesu oddychania, dowiemy się, jakie są konsekwencje nieprawidłowego oddychania i nie tylko dla głosu i przypomnimy sobie, dlaczego oddech to podstawa. Myśmy o tym mówili troszeczkę już na poprzednim webinarze, że oddech jest podstawą właśnie dla głosu, natomiast chciałabym dzisiaj też spojrzeć tak
holistycznie i pokazać nam wszystkim, bo myślę, że sobie też, dlatego że za każdym razem, kiedy szkolę, kiedy rozmawiam z Państwem o tym, co mam do powiedzenia, powiedzmy po raz kolejny, to odkrywam zawsze coś nowego i myślę, że to też jest fajne, żebyśmy w swojej pracy na co dzień w szkole coś takiego odkrywali. Super, gdybyście mi Państwo napisali, skąd jesteście, bo tutaj już wiemy, jest tak Radom, skąd Toruń też widziałam, także jeżeli byście mogli, to napiszcie i też jaką specjalizacją się zajmujecie, czy w jakiej szkole pracujecie. Jest Rybnik, witam, witam bardzo serdecznie. Plan szkolenia jest taki, pokrótce powtórzymy sobie to, co było ostatnio dla osób, które... O, Lublin też jest, bardzo się cieszę, Pomorze, Piła, super, czyli cała Polska. Jest edukacja wczesnoszkolna, jest polonista i logopeda, fantastycznie, bardzo się cieszę, bo sama też jestem polonistą i logopedą, jak zapewne wiecie, jeżeli się spotykamy po raz pierwszy, to się pokrótce może jeszcze przedstawię, zanim przejdę do meritum szkolenia. Od 12, 13 właściwie już teraz lat pracuję w szkole, to jest liceum, tam uczę języka polskiego, jestem też nauczycielką, tak się zawiesiłam, bo patrzę, że tu ktoś pisze, że Lublin to po sąsiedzku, tak, bo ja jestem z Nałęczowa, ale prowadzę swoją działalność Instytut Edukacji Logopedycznej właśnie w Lublinie, tam też jestem logopedą i trenerem głosu. I taka ciekawostka, ostatnio byłam na szkoleniu manualnej terapii krtani, co jest fantastyczne, dzisiaj próbowałam na moim własnym dziecku, jutro będę po raz kolejny masować pacjentów, ale teraz już z większą wiedzą i pewnością o tym, też kiedyś może porozmawiamy na webinarze, ewentualnie możecie poczytać na moich postach na Facebooku Sylwia Zasada, trener głosu, logopeda. Ale idźmy do tego oddechu, idźmy do tego głosu. Spójrzmy może najpierw dla przypomnienia na fałdy głosowe, w jaki sposób są one zbudowane i w jaki sposób one pracują w momencie, kiedy mówimy, tutaj widzimy po prawej stronie, kiedy mówimy, fałdy głosowe łączą się ze sobą, natomiast kiedy oddychamy, tak jak teraz wy, i nasze fałdy głosowe nie potrzebują się zderzać, żeby wytwarzać substancję foniczną, tak, bo one się ze sobą łączą, wówczas są rozchylone. Idąc dalej, możemy mówić o nastawieniu miękkim, twardym lub chuchającym fałdów głosowych, czyli w momencie, kiedy wiązadła głosowe łączą się ze sobą, tak jak pokazywałam, najkorzystniejsze jest nastawienie miękkie, czyli nie możemy silnie atakować, bo jeśli w ten sposób robimy, tak, czyli na przykład głośno krzycząc, będziemy mówili o nastawieniu twardym. Jeżeli będziemy szeptać, będziemy mówili o nastawieniu chuchającym, które powoduje, że fałdy głosowe łączą się na pewnej długości, natomiast pozostała część jest niezłączona ze sobą, co powoduje, że w jednej części może dojść na przykład do zwiotczenia, a w drugiej części na przykład do guzków głosowych. Następnie, mówiąc o strunach głosowych, warto przypomnieć sobie, i tak myślę, że na początek właśnie w takim dniu zrelaksować się i wykonać to ćwiczenie, które zaproponuję po raz kolejny, dlatego że jestem przekonana, że nawet jeżeli widzieliśmy się ostatnio, no to pewnie część z Was tego ćwiczenia nie wykonywało. Czy może teraz zróbcie sobie taki krótki research w swojej głowie, kiedy ostatnio zastanawialiście się nad swoim sposobem oddychania. To jest bardzo ważne, bo to jest tak naprawdę krótki moment na relaks, to jest tak naprawdę krótki moment na to, żeby powiedzmy wykonać pseudomedytację, tak? Czyli takie zastanowienie się, taką refleksję, takie zatrzymanie, bo zobaczcie, jak my pędzimy w XXI wieku. Więc spróbujmy wykonać to ćwiczenie. Mianowicie będzie ono polegało na tym, że położymy się na plecach, jeżeli macie taką możliwość. Jeżeli nie, to można usiąść, zamknąć oczy i rozluźnić ciało, poczuć swoje ciało. To jest bardzo ważne, bo teraz popatrzcie, jak zaczniecie czuć swoje ciało, jak ono jest rozluźnione. Ja już tu zamykam oczy, mimo że nie będę tak wszystkiego demonstrować, to zauważycie, jak dużo napięć puszcza w tym ciele. Zauważycie, jak w momencie, kiedy skupiacie się na swoim ciele, wasze ramiona, które były na przykład w ten sposób uniesione z powodu stresu, z powodu napięcia, czy też nieprawidłowego sposobu oddychania, wasze ramiona delikatnie opadają. My jesteśmy wyprostowani, ale zrelaksowani. To jest bardzo ważne. Dalej, tak, to prawda, widzę, że ktoś tutaj przytakuje, rozumiem, że to chodzi o te nasze szaleństwa XXI wieku i bieganie. Zauważcie, że teraz właściwie każdy, chyba można tak powiedzieć, każdy, z kim ja mam do czynienia, mówi,
Ale szybko ten czas biegnie, ja nie mam czasu. To są takie teksty, które się słyszy bardzo często. Paradoksalnie dzieci też mają takie problemy. Mam taką uczennicę, która przychodzi do mnie i mówi: Boże, jak mi teraz ten czas szybko leci. Kiedyś, jak byłam młodsza, a uczennica ma, uwaga, 13 lat, tak? Kiedyś, jak byłam młodsza, to było wolniej, a teraz tak szybko ten czas biegnie. Witajcie, witajcie, witamy wszystkich. Leżąc swobodnie, wyobrażamy sobie, że jesteśmy płachtą nasiąkniętą wodą, tak, materiału, który przylega do podłoża. Możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy takim kamieniem, który leży twardo na podłożu, tak jakby przykleja się do tego podłoża, tak? Bo to jest bardzo ważne, żeby poczuć kontakt z tym, na czym siedzimy, czy z tym, na czym leżymy. Lepiej oczywiście leżeć, wtedy to rozluźnienie będzie bardziej odczuwalne. I przez 20 sekund regulujemy oddech przy minimalnym ruchu klatki piersiowej, tak? Czyli tutaj możemy sobie położyć dłoń u góry i kontrolować, co się dzieje. Zauważcie, że jak nabieram powietrza, klatka piersiowa się unosi, ale ona się rozszerza. To myśmy sobie też ostatnio mówili. Natomiast z racji tego, że dzisiaj oddech, no to ten oddech dzisiaj musi zostać podkreślony, pewne rzeczy też muszą zostać przypomniane. Więc nabieram powietrza, klatka piersiowa mi się rozszerza na dole, tak można powiedzieć. To dzieciom się tak ładnie obrazowo mówi, ale myślę, że na każdego z nas działa takie właśnie mówienie obrazami na dole, czyli tutaj brzuch rozszerza nam się, on się robi wypukły. Ważne jest to, żeby tych ćwiczeń nie wykonywać w sposób taki mechaniczny, że dobrze, to teraz biorę wdech, wydech. Tak, bo wtedy zauważcie, jeżeli spróbujecie, spróbujcie sobie w tym momencie zrobić takie ćwiczenie, kontrolując silnie wdech, wydech. Wówczas od razu tworzą się napięcia. Natomiast jeżeli położycie się, czy oprzecie się wygodnie, tak, na krześle i wczujecie się w pozycji wyprostowanej, w to, w jaki sposób oddychacie, to będzie zupełnie inna jakość oddychania. To jest bardzo ważne. Czasami ja sama kiedyś bardzo długo uczyłam w taki sposób, że tutaj trzymamy, prawda, rękę na przeponie, na żebrach, tutaj ma nam się wszystko rozejść, i to było trochę takie czasami wymuszone, trochę mechaniczne. Oczywiście czasem jest to potrzebne, bo nie każdy ma taką możliwość. Mam taką znajomą, którą w momencie, kiedy prosiłam, żeby wykonała trzy głębokie wdechy, tak? Tak po prostu, to ona po tych trzech najpierw nie mogła tych wdechów wykonać, a potem, jak już nabrała powietrza i wypuściła to powietrze kilkakrotnie, od razu powiedziała, że boli ją brzuch, tak? Od razu mięśnie brzucha się uruchomiły, bo one były mocno spięte, więc czasami takim osobom też trzeba pokazać, dotknąć te miejsca, tak? W których coś się dzieje w momencie, kiedy oddychamy. To jest bardzo ważna informacja. Na tym szkoleniu, o którym Wam mówiłam, czyli manualna terapia krtani, to było szkolenie z zakresu osteopatii. Tam właśnie bardzo dużo mechanizmów pracy naszego ciała ten prowadzący Jakob Liberman pokazywał u siebie, tak? Czyli człowiek, który był terapeutyzowany przez niego, miał najpierw dotknąć na przykład, tak, jego brzucha, który pracuje i w jaki sposób on pracuje, a potem przenieść te obserwacje na swoje ciało. Więc to też jest bardzo, bardzo istotne, jeżeli macie taką możliwość, żeby kogoś poobserwować. Przez 20 sekund, tak, regulujemy oddech. Ja już gadałam dłużej niż 20 sekund, więc możecie poczuć się zrelaksowani. Przez parę minut próbujemy oddychać tak zwanym oddechem pełnym, czyli powietrze nosem wdychamy do dolnej części płuc, tak? Czyli wyobrażamy sobie, tak jak można sobie wyobrazić wąchanie kwiatu, albo wyobraźcie sobie, jeżeli lubicie góry, jest ktoś tutaj, kto lubi góry, albo na przykład zapach jesieni, zapach pór roku, nie wiem, czy na takie rzeczy zwracacie uwagę, czy lubicie zapachy, może o tak, jeżeli ktoś jest, kto lubi zapachy, to proszę napiszcie, jakie to są zapachy, jakie najchętniej wąchacie właśnie tak pełną piersią, można powiedzieć, tak? Niektórzy stoją w górach, czasami na szczycie i delektują się tym przejrzystym powietrzem. Inni wolą wąchać na przykład kwiaty. Ja dzisiaj spacerowałam po parku, wracając do domu, i to, co zaobserwowałam, tak, zaobserwowałam moim nosem, zapach morza, super. Góry jesienią, właśnie, ekstra. Zapach morza to też jest, prawda, ten jod, który jest bardzo dobry dla naszego organizmu, tak? Właśnie podobno październik, listopad. I dzisiaj starałam się wąchać w jesień. To było niesamowite, bo ta jesień była bardzo, bardzo wyraźna, i ta jesień była
sycona, można powiedzieć, taką wilgocią, która niekoniecznie jest zdrowa dla nas. Konwali, kwiaty, lipy, super takie, o alergiczka, to tutaj chyba zbyt mocno tego powietrza nie nabierze, zwłaszcza gdzie są jakieś zapachy, w których mogą się czaić alergeny, prawda? Ale właśnie kwiaty, lipy, konwali to też są takie dosyć intensywne zapachy, więc też w momencie, kiedy je będziemy wąchać, trzeba uważać, ale warto sobie wyobrazić teraz ten swój ulubiony zapach i spróbować się tym zapachem napełnić. To jest niesamowite, jak od razu, z automatu, zauważcie, wyobrażacie sobie ten zapach, wyobraźcie sobie, że stoicie na tym szczycie gór, że wąchacie to lato, jesień i to powietrze momentalnie samo z automatu wchodzi do brzucha, co jest bardzo ważne, tak? Potem wprowadzamy je najpierw do środkowej części płuc i płynnie aż do części szczytowej, tak? Czyli w momencie, kiedy nasze powietrze powędrowało do brzucha, stopniowo je wydychamy. Zobaczcie, że wtedy ten piękną polską jesień, niech za dawnych lat. O tak, tak, Sylwek, mamy taką jesień. I jesień pełną zapachów. Ja będę się upierać, bo ja nie dość, że kiedyś powiedziałam, że jestem zboczeńcem oddechowym, to ja naprawdę uwielbiam wąchać bardzo przyjemne zapachy i to się wszystko ze sobą bardzo ładnie na szczęście łączy. Więc jak już jesteśmy, co roku jest, no czasami nie ma złotej polskiej, czasami jest zimna, a teraz jest akurat taka piękna, pamiętam to tak, pamiętam w 48, jak to niektórzy mówią, ale kilka lat temu, nie wiem dokładnie ile, ale 14 października spadł śnieg. Pamiętam, że mieliśmy jechać na wycieczkę z uczniami i po prostu nie dało rady, bus do nas nie dojechał, bo zasypało, tak, paraliż był. Także to tak różnie z tą jesienią bywa. Wydychamy powietrze nieco energiczniej przez usta, tak, czyli wdychamy. Spróbujcie zrobić 5 takich głębokich wdechów i wydechów. To jest bardzo ważny moment, który nas przygotuje do tego, co będziemy w dalszej części też mówili i wykonywali. Czy czujecie jakiś relaks? Czy czujecie jakieś rozluźnienie? Ja muszę przeprosić na moment, bo widzę, że mi się bateria kończy i zasilacz muszę podłączyć. Wszystko przygotowałam, a o zasilaczu zapomniałam. Ale teraz już spokojnie mogę pracować. I jak z tym oddychaniem? Czy czujecie coś, co się dzieje w momencie, kiedy oddychacie? Jeżeli leżycie, spróbujcie przeciągnąć ręce, spróbujcie przeciągnąć nogi, spróbujcie zrobić tak, jakbyście dopiero wstali z łóżka. Czy coś ciekawego się dzieje w waszym organizmie? Czy być może czujecie pewne elementy swojego ciała, których do tej pory nie czuliście. Oddech to jest też podstawa relaksacji, nie tylko podstawa naszego głosu. Można leżąc przeciągać się i spróbować wykrzykiwać takie szerokie, otwarte A, to też później będziemy mogli wykorzystać. Jak szeroko otwieramy usta, to wyobrażamy sobie, że jesteśmy takim budzącym się właśnie lwem. Zauważcie, że bardzo dobry czas na taką wieczorną relaksację, a to wszystko służy głosowi, tak? W czasie ziewania oddychamy naturalnie torem brzusznym, tak? Zauważcie, spróbujcie ziewnąć. Nabieracie tego powietrza właśnie z dołu, tak? Czyli właśnie z brzucha, czy bardziej można powiedzieć do brzucha. I jak wam po tych ćwiczeniach? Wykonujecie te ćwiczenia, czy nie próbujecie? Napiszcie. Jeśli wykonujecie, to powiedzcie, co tam ciekawego się dzieje, co ciekawego u siebie obserwujecie. I teraz, dlaczego ten sposób oddychania jest taki ważny? Spać mi się teraz chce, ale to po ćwiczeniach to dobrze. To jest dobry bardzo objaw. To znaczy, że relaksacja jak najbardziej nastąpiła. Mam nadzieję, że nie dlatego, że ja mówię, spać się chce. Czym jest oddech? Tak obserwując to, co się u nas zadziało. Przede wszystkim wdech, czyli zassanie powietrza do płuc. Potem zauważcie, że jest zamknięcie oddechu,
czyli bezdech, taki moment, którego my tak naprawdę nie zauważamy. Zobaczcie teraz właśnie, jeżeli ćwiczycie, jeżeli wam się chce spać, to tak, żeby też nie przesadzić, żeby na przykład nie zemdleć. Mówiliśmy o tym ostatnio, że jeżeli za dużo będziemy tego powietrza nabierać, to może się okazać, że dojdzie do przewentylowania, tak, do hiperwentylacji. Ale jeżeli jeszcze macie możliwość, albo teraz sobie chwilę odpocznijcie, nabierzcie powietrza i wypuśćcie je, spróbujcie przyuważyć ten moment, kiedy to powietrze jest zamykane, kiedy ten oddech jest zamykany. I potem następuje wydech, który powoduje, że powietrze z klatki piersiowej, tak, czyli z płuc można powiedzieć, tak bardziej będzie profesjonalnie, wędruje na zewnątrz, czyli to powietrze oczyszczone, wdychamy, tak, które jest może nie tyle oczyszczone, co jest dotlenione, prawda? A jeżeli wdychamy je nosem, to zauważcie, że wtedy ono ma szansę się oczyścić, bo jeżeli oddychamy przez usta, to oprócz tego, że może to wskazywać na różnego rodzaju zaburzenia anatomiczne, typu na przykład przerost trzeciego migdała, czy inne zaburzenia typu infekcje, to może być też taka sytuacja, że to powietrze, które pobieramy otwartymi ustami, wprowadza do naszego gardła zanieczyszczenia. To też może prowadzić do infekcji. Co jest nam potrzebne do tego, żeby oddychać? To jest też bardzo ważne, żeby jakby zrozumieć ten mechanizm, żeby go sobie przypomnieć, bo każdy z nas kiedyś uczył się, być może jeżeli mieliście jakieś zajęcia z anatomii, czy właśnie z emisji głosu, z technik mówienia na studiach, też te zagadnienia były poruszane. Górne drogi oddechowe, tak? Czyli tutaj jama nosowa, gardłowa, i jama ustna, no i dolne drogi oddechowe, czyli wszystko, co jest poniżej, czyli krtań, tchawica, oskrzela i pęcherzyki płucne, czyli tutaj schodzimy jeszcze niżej i jak to wygląda, zobaczmy anatomicznie, tak, mamy tutaj górne drogi oddechowe i dolne drogi oddechowe, tak, czyli powiedzmy, że jesteśmy od pasa w górę, mamy ten mechanizm, który pozwala nam prawidłowo oddychać. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to oddychanie jest takie istotne? Dlatego, że przede wszystkim jest to mechanizm automatyczny, tak? Zwłaszcza to oddychanie statyczne. My się nie zastanawiamy, dopiero teraz być może część z Was, jak ja powiedziałam, no to teraz spróbujcie nabrać taki oddech, nabrać w taki sposób powietrze, a w taki sposób to powietrze wypuścić. Być może wtedy ktoś po raz pierwszy zastanowił się. Napiszcie, czy często zastanawiacie się nad swoim sposobem oddychania, tak? Czy macie takie poczucie, że Wasz głos zależy od tego, jak oddychacie? Czy może macie poczucie, że są jeszcze inne umiejętności, które zależą od tego, jak oddychacie? Będę wdzięczna, jak napiszecie, to też ułatwi nam taką współpracę. I druga rzecz, która jest ważna, jeśli się chodzi o oddech, to mamy coś takiego jak oddychanie dynamiczne, czyli oddychanie, które powoduje, że możemy mówić i śpiewać, ponieważ świadomie pracujemy nad zmianą rytmu i głębokości oddechu, co może wpływać na naszą wydajność, przede wszystkim mówienia. I jak to wygląda? Opiszą panie, piszą, ostatnio po 13 latach często, bo zaczęły się problemy od wiosny, chyba zapomniałam, jak poprawnie oddychać. Zapomniałam, a może zwróciłam uwagę, różnie to może być, prawda? Że może coś było do tej pory nie tak, na to nie zwracałam uwagi, a jak coś się zepsuło, mówiąc brzydko, to może teraz zaczęłam zwracać uwagę, też czasami tak jest. Bardzo często na próbach chóru, no to super, jeżeli śpiewamy, oddechu brakuje mi dwa razy częściej niż innym. Czyli tutaj też jest coś na rzeczy, warto, słuchajcie, zawsze też warto zdiagnozować i wyeliminować wszelkiego rodzaju właśnie anatomiczne zaburzenia, jakieś zdrowotne przeciwwskazania do na przykład głębokiego oddychania. Nieprawidłowe oddychanie może być wywołane, zaraz też powiemy sobie czym, muszę przed dyrygentem udawać, że tego nie robię. Czyli to jest wtedy problem, że oddech ma wpływ na głos, ale niestety brak ćwiczeń powoduje, że nie nabrałam nawyków dobrych dla mojego głosu. Pierwsze podstawowe ćwiczenie to które zrobiliśmy. Słuchajcie, nawet po wstaniu z łóżka, tak, to jest ćwiczenie, które warto sobie wykonać, czyli będąc rozluźnionym, skupić się na oddychaniu. Ja powiem jeszcze, kiedy i jak te ćwiczenia można wykonywać. Popatrzcie dalej, mamy różne rodzaje oddychania. Oddychanie statyczne i oddychanie dynamiczne, o których przed chwilą witamy spóźnionych,
które przed chwilą wspomniałam. Oddychanie statyczne, czyli jest to oddychanie, jak poobserwujecie siebie, to w tym momencie w czasie spoczynku oddychacie przez nos, zapewne. Jeżeli ktoś oddycha przez usta, to już jest pierwsze tylko wskazanie do tego, żeby się zdiagnozować. Czy oddycham przez usta, ponieważ w tym momencie mam katar, tak? Czy oddycham przez usta, ponieważ mam na przykład niedrożne drogi oddechowe z powodu przerośniętego trzeciego migdała. To raczej występuje u dzieci, ale też różne sytuacje się zdarzają, czy oddycham przez usta, ponieważ mam wadę zgryzu, tak? I to są wskazania do tego, żeby nad tymi zaburzeniami pracować, żeby w jakiś sposób je wyeliminować, bo słuchajcie, to jeżeli obserwujecie na przykład u dzieci, tak, czy młodzieży, u osób, z którymi pracujecie, jeżeli to też obserwujecie, to też jest wskazanie do tego, żeby to wyeliminować, bo nie można mówić o prawidłowym sposobie oddychania, a tym samym mówienia, tak, jeżeli no na przykład nie wyeliminujemy wady zgryzu. Co z tego, że ja zrobię ćwiczenia oddechowe z dzieckiem, które ma przerośnięte trzeci migdał do tego stopnia, że tak, jeżeli on nie będzie miał miejsca i możliwości do tego, żeby ten język schować do buzi i oddychać tak jak należałoby, czyli w tym oddychaniu statycznym, kiedy nie mówi przez nos. Zobaczmy też na proporcje, że wdech i wydech są o zbliżonej długości w momencie, kiedy oddychamy statycznie, czyli tak jak wy teraz oddychacie, około pół litra powietrza jesteśmy w stanie nabrać na jednym wdechu i potem wydrzucić z siebie. I jest to oddychanie, o którym nie myślimy. Teraz myślicie, ale normalnie się nad tym nie zastanawiamy. Dynamiczne natomiast oddychanie mamy wówczas, kiedy śpiewamy bądź mówimy, tak? Czyli teraz ja posługuję się dynamicznym oddychaniem. Zauważcie, że oddycham przez usta i nos. Być może w niektórych momentach to widać, zwłaszcza kiedy ja sama to czuję, kiedy już czuję, że moje gardło troszkę jest zmęczone, tak jak mówiłam, z powodu przeziębienia, to wówczas dzieje się tak, że słychać, że nabieram tego powietrza. Tak? To też jest bardzo dobry teraz moment, żeby poobserwować coś takiego. Natomiast generalnie jak mówię, czy sami jak mówicie, też możecie patrzeć, kiedy występujecie przed swoimi uczniami, że w momencie, kiedy mówimy, to jakby ilość nabieranego powietrza jest samoistnie regulowana właśnie przez to, że mamy nos otwarty, udrożniony, pod warunkiem, że jest udrożniony, że mamy tutaj jamę ustną otwartą, to powietrze samo, można powiedzieć, wchodzi i samo wychodzi. I my nie musimy mówić i w pewnym momencie dobierać powietrze, bo w tym momencie skończyło mi się powietrze i chcę znowu go nabrać, prawda? Czasem w sytuacjach stresowych coś takiego się zdarza, ale to już jest zupełnie inna bajka. I tutaj około 1 do 2 litrów powietrza zużywamy, kiedy śpiewamy czy kiedy mówimy. Wdechy warunkujemy długością frazy, czyli w zależności od tego, jak długo chcemy mówić albo w jaki sposób chcemy się posłużyć, gdzie chcemy na przykład akcentem zdaniowym, kiedy chcemy podkreślić jakąś frazę, to tego powietrza możemy potrzebować dużo, dużo więcej. Też warto o tym myśleć, może o tak bardziej, i nad tym się zastanowić tutaj, zwłaszcza w kontekście na przykład tego śpiewania w chórze, tak? Dlaczego tego powietrza nabieramy mniej i co jest ograniczeniem dla tego, żeby tego powietrza nie mogę nabrać więcej, tak? Proste sprawy, może to być na przykład jakieś anatomiczne ograniczenie w obrębie klatki piersiowej, może to być mała pojemność płuc, taka wrodzona, tak? To też warto zdiagnozować, ale może to być tak, że mamy jakieś problemy w obrębie krtani czy w obrębie gardła, które powodują, to są też takie czasami psychosomatyczne objawy, które nie zawsze dadzą się zdiagnozować jako fizyczne zaburzenie. Jest coś takiego jak globus hystericus, prawda, znamy? I mówi się o tym, że tak jakby coś uwięzło w gardle. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś miał coś takiego, że uwięzło w gardle, a nic w tym gardle nie widać. Czy ktoś miał kiedyś na przykład takie niezidentyfikowane bóle gardła? Mieliście kiedyś takie? Napiszcie. Jeżeli mieliście taką sytuację, że na przykład gardło bolało, nie można było przełknąć, tak? Nawet czasami ciężko było oddychać, a okazywało się po zajrzeniu do gardła przez specjalistę, że na przykład tam zupełnie nic się nie dzieje. I tutaj odwołam się też do, akurat jak jestem przy tym, odwołam się do swojego doświadczenia, być może komuś to też pomoże kiedyś, bo wielokrotnie chodziłam do lekarza skarżąc się na ból gardła, bardzo silny ból gardła. Tego nie miałam, no i to bardzo się cieszę.
Ale okazywało się, że jak szłam do lekarza, pani doktor zaglądała, no i mówi, tam nic się nie dzieje. Słuchajcie, a to był taki ból, że ja nie mogłam przełknąć wody, nic zupełnie. Czego się dowiedziałam? Dowiedziałam się, że symuluję, bo chcę dostać zwolnienie. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest taka, że miałam się leczyć na ból gardła ibupromem. Co pani w aptece, jak usłyszała, że ja chcę ibuprom na ból gardła, to powiedziała, ale kto pani to kazał brać? Że to na takie bóle to ibuprom nie, przeciwbólowe to nie. Ja mówię, że no lekarz. No popatrzyła na mnie trochę, mówi, ale wie pani, no ja pani mogę to sprzedać, ale no i tam tłumaczenie. Co się okazało? Ja, jak zaczęłam się bardziej interesować tą manualną terapią, słuchajcie, okazało się, że moje bóle gardła to jest nic innego jak napięcia. Jak to nie słychać nic? Ktoś jeszcze nie słyszy? Czy słychać mnie, czy mnie nie słychać? Słyszę, ktoś słyszy, ktoś nie słyszy. O co tam chodzi? Wiemy? Słychać, słychać. Jakby nie było słychać, to bym reagował. Jeżeli ktoś nie słyszy, to proszę sprawdzić, czy jest głos. Ewentualnie odświeżyć przeglądarkę. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. O, czyli wszystko w porządku. Okej. Okay. I teraz mówię o tej sytuacji też po to, żeby uwrażliwić, bo ja zakochałam się w manualnej terapii. Dużo się mówi teraz o osteopatii. Ja sama sobie pomogłam też, jeśli chodzi o moje problemy z nogą. Miały to być problemy z kolanem, a okazało się, że miałam powięzi poskręcane od góry, od biodra do kolana i od stóp, palców stóp do kolana, co dawało taki ucisk na kolano. Więc byłam leczona na kolano. Brałam tabletki przeciwbólowe, żeby pomóc swojemu kolanu i smarowałam maścią. 2 miesiące, nie przyniosło to żadnych efektów, wręcz nawet mi się pogorszyło z płaczem. Poszukałam innego ortopedy, który zdiagnozował mnie właściwie, który zalecił właśnie terapię manualną. I mówię o tym po to też, żeby dać takie zielone światło, żebyście może się też rozejrzeli wokół siebie i poszukali dobrych specjalistów, właśnie takich, którzy zajmują się też manualną terapią w obrębie twarzy i szyi, zwłaszcza jeśli chodzi o manualną terapię krtani, bo ja sama doświadczyłam tego, co się dzieje, jeżeli mnie specjalista dobrze wymasuje powięzi w obrębie krtani, tak? Więc to do oddychania jest o tyle ważne, że my możemy mieć na przykład napiętą krtań i możemy właściwą technikę mieć oddechową, czy możemy mieć napiętą przeponę, tak? I nawet mimo właściwej techniki oddechowej nie będziemy w stanie nabierać właściwie powietrza, dlatego że będziemy na spiętej krtani na przykład to robię. Zobaczcie, mięśnie tutaj mam takie o. Słyszycie, co się dzieje, prawda? W momencie, kiedy są jakieś napięcia, więc bardzo to ja się napiję przy tym. Przy tym przeziębieniu to każde wdychanie ustami jest dla mnie niekorzystne. Ale zwróćcie uwagę właśnie też na to, co można zrobić w obrębie naszej szyi, naszego gardła. Czy tutaj mięśni też krtani manualnie i w jaki sposób możemy sobie pomóc we właściwym sposobie oddychania, a co za tym idzie też we właściwym sposobie mówienia. Jeżeli mówimy wysokim głosem bardzo często, albo na przykład jeżeli obserwujecie u siebie, że kiedyś mieliście niższy głos, to ja, a teraz wasz głos się podniósł, bo to się da zaobserwować. Czasem się obserwuje wprost takie uniesienie ramion, tak, że kiedyś raczej miałam te ramiona do dołu, a teraz czuję, że moje ramiona się uniosły, tak? Stres bardzo często tak oddziałuje na nas, no to logicznym jest, że jeżeli tu mi się uniosło, to tutaj też mi się podniosło, tak? To te napięcia nie dotyczą tylko jednego odcinka, tak? Mięśni, bo mięśnie są ze sobą przecież połączone, tylko one będą silnie oddziaływać na to, co się dzieje w naszym gardle, w naszej krtani przede wszystkim. Bardzo na to uczulam, dlatego że wydaje mi się, że coraz więcej się o tym mówi, ale ciągle jeszcze za mało i chciałabym, ja mówię, sama się w tym zakochałam i chciałabym się tym podzielić, to jest świeża wiedza w zeszłym tygodniu, w zeszły weekend wróciłam, to już 2 weekendy właściwie, ten nie, tylko poprzedni byłam w Hamburgu właśnie na tym szkoleniu, które pokazało mi naprawdę proste zależności naszej anatomii i wpływ tego, co się dzieje w naszym ciele na właśnie to, co jest ważne dla nas nauczycieli pracujących głosem. Tak? Powiedzieliśmy sobie, że od pasa w górę jest ten mechanizm tworzenia oddechu, a tak naprawdę postawa, czyli od stóp, bo w zależności od tego, jak staniemy, jak ułożymy nasze ciało, tak będziemy oddychać i w taki sposób będziemy produkować
głos, który będzie korzystny albo niekorzystny dla nas, dla naszego organizmu, a dla naszych słuchaczy może on być albo dobrze słyszany, mile słuchany, albo będzie głosem, którego się właściwie w ogóle nie chce słuchać. Tak? I tu już pomijam wszelkie aspekty na przykład wad wymowy, tak? Zwróćmy uwagę teraz na mięśnie oddechowe, tak ogólnie. To może być to stres od wiosny, napięcia, zły oddech i dlatego wieczne problemy z głosem. Może być stres, może jak najbardziej może być, tylko teraz trzeba by było sobie, no to ja tutaj nie chcę też jakby indywidualnego przypadku rozpatrywać, jeżeli tutaj widzę Pani Urszula, tak, to ja zapraszam nawet do takiego kontaktu jeden na jeden przez Facebooka czy jakiegoś maila, można napisać, możemy spróbować porozmawiać przez telefon i dojść do pewnych wniosków, bo to czasami też warto zadać takie dobre pytania, czyli nawet jak tutaj Ula napisała, zadać sobie pytanie, czy było coś tej wiosny, to już tak dla siebie, co mogło mnie zestresować, tak? Z czego mogły wynikać wtedy te napięcia? I teraz jak, może spróbować sobie też przypomnieć, jak oddychałam wcześniej, jak oddycham teraz, czy coś się zmieniło, bo wiadomo, że jeżeli do tej pory nie zwracaliśmy uwagi na oddychanie, to trudno nam będzie, ale może jak się zaczniemy tak zastanawiać, no to mamy różne przecież pokłady podświadomości i może tam pewne rzeczy się pootwierają i może być tak faktycznie, że te różne problemy z głosem i z oddychaniem wzięły się właśnie przede wszystkim ze stresu. Z pirometrem pojemność płuc, o pięknie, po 30 brakuje mi oddechu przy śpiewaniu. No właśnie, 7 litrów, ale nikt nas właściwie oddychania, dlatego tak chętnie słucham na ten temat. No właśnie, no przykre, ja to tak cieszę się, że słucham, tak, że Renata słucha, ale z drugiej strony przykre jest to, że nikt nie mówił. Ja bardzo dużo i ćwiczę, i świetnie, ja bardzo dużo piszę na temat oddechu przede wszystkim, też taką akcję Oddech to Podstawa zorganizowałam, która polega na tym, że w różnych miastach w Polsce, gdzie jestem też ze szkoleniami logopedycznymi, organizuję takie 45-minutowe warsztaty otwarte właśnie z oddychania. Pokazuję tam właściwe pozycje do ćwiczeń oddechowych. Pokazuję tam różne ćwiczenia oddechowe, które mają pomóc nam właściwie oddychać po to, żeby właściwie mówić, po to, żeby właściwie funkcjonować, tak? Zauważcie, to są wszystko to, co widzimy. Zielona Góra będzie oczywiście, bo tam jadę do Zielonej Góry jakoś w wakacje. Będę tam i na pewno zrobimy taki warsztacik. Zobaczcie, mięśnie szyjne, mięśnie międzyżebrowe, ja tu się już nie zagłębiam bardzo, bardzo, ja też się cieszę, że cudownie w Zielonej Górze na pewno będzie cudownie, jak i w każdym innym mieście, bo to nie jest wykład z anatomii. Natomiast chciałabym Wam uzmysłowić i pokazać, bo wszystkie mięśnie, które tutaj macie pokazane jako mięśnie oddechowe, one biorą udział w oddychaniu. Sylwek, będziesz uczył w sobotę oddychania, konkurencję robisz, tak? One biorą udział w oddychaniu, tak? I to ważne, żeby one były odpowiednio napięte, tak? Więc zaraz jak mają być napięte, sobie powiemy. Mięśnie szyjne, mięśnie międzyżebrowe, tutaj mięśnie górne, mięśnie brzucha, mięśnie dolne żeber i przepona, ta tajemnicza przepona, uwaga, uwaga, oto jest i przepona, oto i ona przepona, tak? Przepona jest, niektórzy mówią, że wygląda jak parasol, inni mówią, że wygląda jak grzybek, bo tak dokładnie jest, jak widzicie na zdjęciach. Ona oddziela jamę brzuszną od klatki piersiowej, tak? Czyli ona obniżając się, można powiedzieć, przyciska nasze trzewia, tak? A w momencie, kiedy się podnosi, kiedy wydychamy, to tak naprawdę to powietrze jest wypompowywane z naszych płuc. I teraz co ważne, ważne jest to, nie wiem jak często słyszeliście, na przykład jak ćwiczycie oddychanie, tutaj panie mają doświadczenia, czy słyszeliście taki komunikat, no to oddychaj przeponą, oddychaj z przepony, oddychaj z przepony. No dobrze, tylko co to znaczy oddychaj przeponą? Spróbujcie teraz tak wolicjonalnie uruchomić przeponę, no spróbujcie pracować po prostu przeponą. Jeżeli zaczniecie pracować przeponą, no to ogromny szacun samą z siebie, tak? Bo to nie działa tak, że my pracujemy przeponą i wtedy jest właściwy oddech, tylko my nabierając powietrza, tak, do brzucha, powodujemy, że pod
ciężarem jakby tego powietrza przepona się obniża i w drugą stronę, nie będę uczyła przeponie, bo się nie znam, ha, 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 nikt się, wiele osób się na przeponie nie zna, bo przepona, myślę, że nawet dla lekarzy jest tajemnicą ciągle. Ostatnio było takie, o, TIK i programowanie. Ja lubię takie tematy, chociaż sama ja się na tym z kolei nie znam, tak? Ale wracając do przepony, przepona, ostatnio odkryto, że przepona też pozwala sylwetkę utrzymać wyprostowaną, tak? I nie wiem, czy któraś, tu jest, wiem, dużo pań, ale myślę, że panowie też znają tę postać, o której myślę, Ewa Chodakowska. Ona ma takie różne te swoje systemy ćwiczeniowe i ona mówi tak, żeby napinać te mięśnie brzucha, bo to pozwala złapać równowagę. Zauważcie, że to właśnie tak działa, że w momencie, kiedy jak ktoś kiedyś robił te ćwiczenia, a mnie się zdarzyło, to kiedy masz odpowiednio pracujesz oddechem, tak jak ona ci mówi, kiedy wdech, a kiedy wydech przy wykonywaniu skalpel, tak jest, ja dwójkę robiłam z krzesłem, lubię. To zauważcie, że w momencie, kiedy odpowiednio oddychasz, zgodnie z jej instrukcją, to faktycznie jesteś w stanie utrzymać równowagę, bo ja to na sobie sprawdziłam w momencie, kiedy na przykład wyłączałam w ogóle myślenie o tym, jak oddycham i jak ćwiczę i to wszystko gdzieś tam się rozjeżdżało, to faktycznie działo się tak, że ja byłam w stanie praktycznie się przewrócić. Wstając, to o tak o wstawałam na przykład, jak tam jakieś ćwiczenie wykonywałam. Więc to jestem w stanie uwierzyć. Oczywiście są naukowe na to dowody, więc też można sobie poczytać o tym, że faktycznie przepona utrzymuje nasz organizm w pionie. Co dalej? Dlaczego tak ważny jest ten oddech? Zobaczcie, bo ja też chcę zwrócić uwagę na to, że oddech to nie tylko głos, bo to jest jakby jedna rzecz, którą zawdzięczamy oddechowi, tak? To, że powietrze przepływa przez nasze fałdy głosowe, które są ze sobą złączone i powoduje, że wydobywa się substancja foniczna, to jest jedno. Natomiast zauważcie bardzo ważną rzecz. Oddech to klamra spinająca nasze życie. My w momencie, kiedy się rodzimy, bierzemy pierwszy oddech, który, zobaczcie, jaką ma pojemność, 50 ml. I on powoduje rozprężenie klatki piersiowej. A ostatnie tchnienie to też jest wdech. Tak? Tak jakby ostatni wdech. Czyli to jest klamra spinająca nasze życie. Bez oddychania nie byłoby życia, tak? To jest oczywista oczywistość, jak to niektórzy mówią. Ale to jest bardzo ważne, żeby tak na to spojrzeć czasami, na to, co jest dla nas oczywiste. Jak będziecie mieli ochotę, zapraszam, zróbmy sobie taki prosty eksperyment. 15 sekund i sprawdźcie w ciągu 15 sekund, ja tu jakiś muszę zegarek teraz ogarnąć, w ciągu 15 sekund sprawdzimy sobie, ile jesteśmy w stanie wykonać oddechów. Dobrze? Stoper mam, uwaga, 3-4 włączamy i na 3-4 będziemy robić wdech, wydech, taki spokojny, dobrze? 3-4. Można wdychać nosem, wydychać ustami, ewentualnie wdychać i wydychać nosem. I zobaczymy, ile takich wdechów i wydechów zrobiliśmy. Stop. W ciągu 15 sekund. Ile? Napiszcie, ile wdechów i wydechów, czyli ile oddechów. 2. Super. 5. 4. Czyli jeżeli to pomnożymy razy 4, 4, 5. OK. OK, czyli jeżeli to pomnożymy razy 4, to mamy 16 oddechów w ciągu minuty. Tak? Tak jak tutaj mamy napisane, od 16 do 20 oddechów w ciągu minuty. Nowe opracowania też mówią o 12 oddechach w ciągu minuty. Wiadomo też, że w zależności od tego, jaką mamy pojemność płuc, wiadomo też, że w zależności od tego, jak jesteśmy na przykład zrelaksowani, jeżeli będziemy bardziej zrelaksowani, to możemy dłużej nabierać powietrza i dłużej go tak naprawdę potem wydychać. A 16 to jest takie, zobaczcie, że to się powtarza. Co nam daje w ciągu doby ponad 20 tysięcy oddechów. Ja kiedyś to skalkulowałam, że to wychodzi 23 tysiące z jakimś tam haczykiem. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo, bo teraz zobaczcie, jeżeli 20 tysięcy razy wykonujemy codziennie coś, co robimy źle, tak? Źle, bo nam się zepsuło oddychanie, jak ktoś tutaj powiedział, bardzo ładnie napisał. Źle, bo inaczej się tego nie uczyliśmy,
nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, że to jest źle, no to to jest mechanicznie już utrwalone, z automatu wykonujemy tak, jak potrafimy. Naukowcy mówią, że 10 tysięcy razy trzeba coś powtórzyć, żeby to się stało nawykiem. Więc teoretycznie, gdybyśmy w ciągu doby powtórzyli każdy oddech świadomie, prawidłowo, no to w ciągu doby byśmy się nauczyli oddychania. Ale nie ma takiej opcji, bo w momencie, kiedy zmieniamy jakiś nawyk, to my musimy cały czas kontrolować to, co robimy, tak? Natomiast wyobraźcie sobie całą dobę kontrolowania oddechu. No to można by było bzika dostać, tak? I przestać oddychać z zupełnie innego powodu. Zobaczcie, co daje nam dalej ta matematyka. Około 6 miliardów oddechów w ciągu życia. 6 miliardów, mnóstwo, prawda? Tego oddychania. Może to być oddech dobry albo zły, tak? Oddech, który nam służy, albo oddech, który wręcz nam przeszkadza. Dlaczego ważny jest prawidłowy oddech, idąc dalej? Ponieważ on utrzymuje stałość środowiska tego wewnętrznego, dostarcza tlenu, tak? A zabiera, można powiedzieć, wydala dwutlenek węgla z naszego organizmu. Reguluje równowagę kwasowo-zasadową organizmu, tak? No i to, że współuczestniczy w tworzeniu głosu, to już sobie powiedzieliśmy i dla nas to jest oczywiste. My teraz patrzymy na takie mniej oczywiste rzeczy albo oczywiste, nad którymi się kiedyś nigdy nie zastanawialiśmy. Dlaczego głos jest, oddech, przepraszam, jest ważny? On odzwierciedla emocje, tak? Bardzo często w stresie zauważcie, że bardzo szybko oddychamy. Oddychamy, tak? Że kiedy na początku, na przykład ja przy wystąpieniach publicznych to mam, kiedy się przedstawiam, to albo chcę mówić bardzo szybko, bo tak się spieszę i wtedy zauważcie, nie? To jest coś takiego. Albo no, jakaś sytuacja, którą na pewno każdy z nas miał, albo jakaś radość silna. O, na przykład szczękości, o, to też jest dobre, nie? O, to może wtedy takie napięcie jest. O, to mi się podoba. No, ale to jest też takie niebezpieczne, zwłaszcza jeżeli ten szczękościsk jakoś tam się dłużej utrzymuje. Ale idąc do odzwierciedlania emocji, to popatrzcie, jeżeli jesteśmy smutni, chlipiemy ciągle, tak? Zebrania z rodzicami, no to jest właśnie odzwierciedlenie emocji, tak? Przychodzą po prostu dwie osoby i wtedy człowieka od razu szczękościsk. A jak przychodzi dużo, czy mówicie rodzicom, jak przychodzi ich więcej, że się cieszycie, że przychodzą, mówcie im tak, bo oni też się cieszą, że przyszli. Oczywiście bardzo często jest tak, że przychodzą rodzice, którzy nie powinni przychodzić, tak mówimy, nie, bo rodzice dobrych uczniów, ale ja od jakiegoś czasu zaczęłam naprawdę doceniać, nawet jak dwoje czasami przyjdzie, tak miałam w poprzedniej klasie, teraz to mam taką lepszą frekwencję. Ale przyznam, że kiedyś miałam tak, że przyszedł jeden tato, był taki tato, który zawsze przychodził na wywiadówki, i mówię, tak się cieszę, że pan przyszedł. Naprawdę. I to jest też takie no, dobre, dlatego że ten człowiek no, nie jest winien, że tam ci rodzice nie przyszli, tak? A była taka tendencja u mnie na przykład, nie wiem, czy wy też tak macie, że marudziłam, że o, nie ma, mało państwa przyszło, no ale cóż, tak? Tematu. Zawtrącenie tematu. Nie, temat jest bardzo dobry. Zebranie z rodzicami dotyczy każdego z nas i to jest bardzo dobry przykład właśnie tych emocji, zwłaszcza jak ktoś na przykład zaczyna, tak? I ma stanąć przed tymi rodzicami, to wtedy różne są reakcje naszego organizmu, a my musimy znać bardzo dobrze swój organizm, żeby sobie krzywdy nie zrobić, tak? Oddech to jest też relaksacja, a relaksacja to jest terapia, tak? W psychoterapii przecież mówi się o tym, żeby oddychać, tak? Psychoterapeuta mówi, tu przychodzi taki wkurzony pacjent, po prostu zrzuca, proszę oddychać, nie? Proszę oddychać i wtedy ten pacjent denerwuje się jeszcze bardziej, no ale jak terapeuta prosi, się zapłaciło za wizytę, tak? I czas biegnie tej wizyty, no to co się robi? To zaczyna się oddychać. I wtedy, jeżeli człowiek zaczyna się wczuwać w ten oddech, to co myśmy dokładnie zrobili na początku, tak? Jeżeli człowiek zaczyna się wczuwać w ten oddech, to zaczyna się robić spokojny, tak? Zaczyna wolniej się dziać w tym jego szybkim, 21-wiecznym życiu. Dalej, zobaczcie, ważny jest oddech dlatego, że artykulacji, nie ma artykulacji prawidłowej bez prawidłowego sposobu oddychania. I tutaj dla logopedów, tutaj jest też wśród nas logopeda, być może więcej z tych logopedów, nie ma opcji, żeby wytworzyć dźwięk, głoskę R na przykład, która wymaga od nas silnego podmuchu powietrza,
w sytuacji, kiedy niewłaściwie tego powietrza nabierzemy. Dlaczego? Dlatego, że jeden strumień powietrza, którego nabieramy, musi wywołać najpierw dźwięczność głoski r tutaj, tak, w fałdach głosowych, a potem jeszcze ten sam strumień musi rozwibrować czubek języka, tak? Więc jeżeli tego powietrza nabierzemy za mało lub nieprawidłowo, rr, tak, to nasza głoska r może być rr, rr. I zobaczcie, że od razu jak mi brakuje powietrza, to ten język staje kołkiem przy dziąsłach, tak? To jest bardzo ważna umiejętność, to dla logopedów, jeżeli ktoś jeszcze się nie zapoznał, czynności prymarne, o których mówi profesor Pluta Wojciechowska, to bardzo, bardzo ważna rzecz. Te czynności, czyli funkcje, które zanim mówimy, powinniśmy mieć opanowane. Właściwy sposób połykania, właściwy sposób gryzienia, żucia. To bardzo ważna też informacja dla wszystkich, którzy pracują z dziećmi w wieku przedszkolnym czy z dziećmi w edukacji wczesnoszkolnej, tak? Choć czasami też starsze dzieci, młodzież potrzebują na przykład korekcji ortodontycznej i teraz coraz częściej ortodonci współpracując z logopedami proszą o konsultację logopedyczną i zalecenia od logopedy, który najczęściej uczy właśnie po właściwej pozycji spoczynkowej języka, tak? Czyli właściwego też sposobu połykania, to co powinno być kiedyś tam ukształtowane, kiedy jesteśmy mali. Więc to też ważne, żeby mieć tego świadomość, że tu oddech też jest potrzebny. Jakie mogą być konsekwencje niewłaściwego sposobu oddychania? Jakie mogą być konsekwencje dla naszego ciała? Myśmy sobie już powiedzieli, że dla naszych fałdów głosowych konsekwencje w niewłaściwym posługiwaniu się głosem to może być właśnie to nastawienie chuchające i te struny, które w części się ze sobą łączą, w części nie. To może być krzyczenie, bo za mocno wyrzucamy. Też może być, tak? To w jakiś sposób oddech wspiera to twarde nastawienie głosowe. To może być uczucie niepokoju czy przewlekłe zmęczenie spowodowane właśnie tym niewłaściwym oddechem. To może być uporczywy ból mięśniowy, bo teraz spróbujcie sobie na takim napięciu oddychać. Spróbujcie się napiąć tak może nie za mocno, bo to też jest niebezpieczne, jeżeli sztucznie nagle napinamy, ale zobaczcie, co się dzieje. Ja tutaj się troszkę odsłonię i pokażę. Zobaczcie. Widzicie, napina mi się cała szyja. Jeżeli ja cały czas tak oddycham, to tutaj dla kogoś, tutaj nie pamiętam, któraś z dziewczyn miała właśnie taką sytuację, jeżeli cały czas tak oddycham, z jakiegoś powodu się napiłam, ja nie wiem. Ja miałam taką sytuację na przykład w firmie, że miałam przeprowadzić rozmowę trudną i jak sobie myślałam o tej rozmowie, to czułam momentalnie, że mi się robiło tak. Wyobraźcie sobie, to jest niesamowite, bo ja jak przeprowadziłam tę rozmowę, to miałam taką sytuację, że poczułam, jakby ze mnie opadło tutaj, tak? Więc to jest też bardzo ważne, żeby znać swoje ciało, to o czym cały czas mówię. Idąc dalej, możemy mówić o takich konsekwencjach, jak zmiany adaptacyjne w kluczowych mięśniach, tak? Czyli zmiany dotyczące mięśni, o których ja już wspominałam, że to tak jak wcześniej, mięśnie, które mamy tutaj, tak, czy tutaj, bo one wpływają na krtań, wpływają na gardło, to powodują problem na przykład z krtanią. Tak samo działa to w drugą stronę, że mamy napięcia w obrębie krtani, które mogą napinać nasze mięśnie niżej, a te jeszcze niżej i tak będziemy schodzić aż do samego dołu. Może być tak, że przewlekłe skrócenie mięśni oddechowych przez to może nastąpić, tak? Zobaczcie dalej, jakie mogą być konsekwencje. Może być zaburzona gospodarka kwasowo-zasadowa, o czym mówiliśmy, że oddech reguluje tę gospodarkę. Coś się stało. Czy mnie widać, czy mnie słychać, bo ja nic nie widzę i nic nie słyszę. O nie, o nie. Tak, tak, słychać cię. Coś jest nie tak. Słyszysz? Halo? Sylwia? Halo, halo? Sylwia? Poczekajcie, bo straciliśmy Sylwię chwilowo.
Włączę mikrofon. Haha, a teraz jest dobrze? Teraz jest ok? O, ja słyszałam i widziałam. O nie. Co było słychać? Jak przeżywam, że jest źle. Dobra, lecimy, bo mało czasu to, żeby nie przedłużać, bo jeszcze będzie wieczorne świętowanie na pewno Dnia Edukacji Narodowej, ale zobaczcie, wracając dalej. Natlenienie, niewystarczające natlenienie organizmu. To jest konsekwencja niewłaściwego oddychania. Co za tym idzie? Zawroty głowy, wrażliwość na światło, zmęczenie, uczucie niepokoju, a nawet kłopoty z trawieniem, czy też ograniczenia stawowe i skrócenie powięzi. Tak? Zachęcam do tego, żeby zastanowić się samemu, w jaki sposób to oddychanie wpływa na te właśnie konsekwencje. O tak, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy znowu mieli tę świadomość. Jeżeli chcemy pomóc sobie w swoim oddychaniu, to tutaj ostatnio prosiła mnie Basia, tak jak ja dobrze pamiętam, o informacje też o rezonansie, więc na koniec jeszcze kilka takich ćwiczeń praktycznych. O tym, czym jest rezonans, no to myślę, że tutaj możecie sobie przeczytać, że jest to odbrzmiewanie, tak? Czyli jeżeli coś ma jakąś częstotliwość drgań, jest ok, to się cieszę. Czy będzie nagranie, to zaraz Sylwek pewnie powie, to może zostać, te drgania mogą zostać wzmocnione przez inne ciało. I my w ciele też mamy takie miejsca, które mogą wzmacniać falę dźwięku naszego głosu. I tutaj zobaczcie, jakie to są rezonatory. Mówimy o rezonatorach górnych, czyli rezonatorach tutaj nasady, i mówimy o rezonatorach dolnych, czyli o rezonatorach piersiowych. I tutaj bardzo ważne jest to, aby wzmocnić nasz głos, to mówi się o takim wyprowadzaniu głosu na maskę, czyli o tym, żeby tak, ja się zasłaniam, ale troszkę może się tak tutaj odwrócę, o, może będzie widać, tak? Głos ma być tutaj, on ma być z przodu i u góry. Jeżeli tutaj jest słyszalny nasz głos, to on powinien być miły dla ucha, on powinien być dla naszych odbiorców, dla nas powinien być głosem, który się łatwo nie męczy. I teraz jak ten głos osiągnąć? Możemy sobie zrobić takie dwa ćwiczenia. Mianowicie pierwsze to będzie takie ćwiczenie, że tu macie całą instrukcję. Poproszę, żebyśmy zrobili taką zdziwioną minę, ale usta będą zamknięte, a będziemy mieli uczucie, że gardło nam się rozszerza. Tak? Wygląda to mniej więcej tak. A z przodu tak. Śmiesznie. I teraz spróbujemy wydobywać głoskę. Czyli mruczy to takie mormorando, tylko nie mruczenie jak koty, tylko to ma być takie głębokie. Postaramy się, zamykając oczy, wczuć to, żeby ten głos był właśnie z przodu ustawiony na maskę. Ja się tutaj zasłaniam, ale najważniejszy jest w tym momencie głos, tak? Czyli zamykamy oczy, robimy zdziwienie, rozszerzamy gardło jak najbardziej się da i mruczymy. Spróbujcie, jak Wam wychodzi. Powinniście przy tym ćwiczeniu poczuć obniżenie krtani, tak? I wibracje tutaj, bo głos zostaje wzmocniony tutaj i ustawia się na masce. Tak? Wychodzi to ćwiczenie. Jak zrobiłam na którymś szkoleniu takie ćwiczenie, to dostałam informację, takich krów już dzisiaj nie ma. Jak zaczęłam muczeć z głosem ustawionym do przodu. To jest głos, to jest ćwiczenie, które otwiera nasz głos, które jest bardzo dobrym ćwiczeniem rano. Tak? Kiedy wstaniecie, spróbujcie zrobić. Można jeszcze zrobić takie ćwiczenie. Włożymy palec do ust w ten sposób i spróbujemy tak wypowiadać samogłoskę A, żeby ją ustawić nad opuszką palca. To będzie coś takiego. Słyszycie różnicę, prawda? Jak głos, który był w gardle, jest wyprowadzany coraz wyżej i bardziej do przodu. Jeszcze raz. Tak, ja właściwie nic innego nie robię, jak tylko skupiam się na tym, gdzie fale dźwięku czuć, gdzie czuć przepływ właśnie powietrza, wydychanego powietrza. Tutaj na opuszku palca,
który jest wsunięty do ust. Można sobie te ćwiczenie dla siebie wziąć i można je sobie na spokojnie jeszcze przećwiczyć. Jeśli chodzi o ćwiczenia oddechowe, to są takie zadania dla wszystkich, którzy są chętni, żeby te ćwiczenia wykonywać i żeby one były proste, bo słuchajcie, my możemy sobie, ja mogę Wam powiedzieć, dobrze, to teraz będziemy leżeć 15 minut ćwiczyć. To, co robiliśmy na początku, tak, że można sobie poświęcić 10-15 minut. Oczywiście, jeżeli macie na to czas przed zaśnięciem bądź po obudzeniu się, jak najbardziej zachęcam do wykonywania tych ćwiczeń. Natomiast myślę, że dużo lepszy efekt przyniesie tak małymi krokami, jak to jest w Kaizen. Oddychanie, może bardziej skupianie się nad tym, w jaki sposób oddychamy. Na przykład, nie wiem, robisz sobie herbatę, tak, już stoi kubek, to teraz ok, to teraz zastanowię się nad tym, żeby właściwie oddychać, czyli oddychać do brzucha, oddychać całościowo. Otworzyć się oddychając. I wydech, tak? I tak kilka razy. Można to zrobić przed jedzeniem, można to zrobić po przebudzeniu, można to zrobić przed snem. Można to, widzimy, że ktoś do nas dzwoni, nabieram powietrza. Ale spokojnie, tak? Jak zadzwoni raz dłużej, to nic się nie stanie, a jak nie zdążysz odebrać, to po prostu oddzwonisz, tak? Czy po zakończonej rozmowie telefonicznej. To jest naprawdę świetne ćwiczenie oddechowe, ćwiczenie, które każdy z nas wszędzie może wykonać. Możecie to wykonać też jadąc autobusem miejskim, możecie to wykonać też jadąc samochodem, tak? Stojąc na czerwonym świetle, kilka głębokich wdechów i wydechów. Zobaczyć, w jaki sposób nasze ciało reaguje na ten sposób oddychania. I tutaj już troszeczkę zbliżamy się do końca, tak żeby za bardzo nie przedłużyć. Taki cytat z Aleksandra Lowena, który jest bioenergetykiem, właśnie on bardzo dużo mówił o pracy z ciałem, pracy też z oddechem. Im głębiej i pełniej oddycha człowiek, tym bardziej jest żywy. Im bardziej jest żywy, tym więcej czuje. Ale gdy jego uczucia są bolesne i nie do wytrzymania, czyni wszystko, żeby uniknąć kontaktu z nimi, stawić im opór i zaprzeczyć ich istnieniu. Oddycha wtedy płytko, tak by nie czuć. Zobaczcie, w tym cytacie wszystko, o czym sobie teraz powiedzieliśmy, tak? O tym, że to właśnie emocje przede wszystkim blokują nasz oddech, a on blokuje nasz sposób wypowiadania się. On psuje, można powiedzieć, jakość naszego głosu. Ona nie musi być od razu słyszalna, ale dla naszego organizmu, tak jak tutaj jedna z dziewczyn mówiła, dla naszego organizmu może to stanowić problem. I tutaj idziemy już do literatury, jeżeli będziecie potrzebować. Kolejny webinar, ustaliliśmy dzisiaj termin na 13 stycznia. Będzie to temat bla, 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 jak mówić, żeby uczniowie chcieli nas słuchać i wtedy zrobimy sobie trochę o dykcji, trochę o artykulacji. Oczywiście połączymy to z ćwiczeniami oddechowymi, wtedy będziemy w odpowiednim momencie brali oddech. Natomiast jeżeli ktoś by miał wcześniej ochotę się ze mną spotkać, to ponieważ jestem też dyrektorem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Instytutu Edukacji Logopedycznej, organizujemy takie szkolenie właśnie z emisji głosu 12 listopada we wtorek. Jeżeli ktoś by miał ochotę dzisiaj się zapisać i dzisiaj zapłacić, to za to szkolenie zapłaci tylko 35 zł. Ono normalnie kosztuje 69 zł. I tam będzie trochę tego, co było na tych naszych darmowych webinarach, no ale ponieważ za to płacicie, to też musi być tych informacji trochę więcej. Będą też na pewno materiały, które dostaniecie i które będziecie potem mogli wykorzystać. Na pewno będzie mnóstwo ćwiczeń w tych materiałach. Teorii też trochę, ale raczej zwykle dajemy ćwiczenia właśnie do ćwiczeń oddechowych, artykulacji, dykcji, więc zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę, to tutaj Sylwek, widzę, udostępnił link. No i naprawdę warto skorzystać. Webinar będzie trwał 120 minut. Tytuł jest Emisja i higiena głosu nauczyciela, ale nie bójcie się. I to też będzie tak, to będzie też szkolenie online, to jest webinar. I też nie bójcie się, że to będzie tak, że powtórzymy to, co było tutaj. Absolutnie nie. O właśnie, tutaj macie dzisiejszy certyfikat. Na naszym tym webinarze płatnym też dostaniecie certyfikaty. Także zapraszam, jeżeli byście mieli ochotę jeszcze więcej się dowiedzieć i wziąć przede wszystkim dla siebie też w formie takich materiałów, które będziecie sobie potem mogli wydrukować, czy gdzieś tam też online z nich korzystać. To dzisiaj, tylko dzisiaj jest taka oferta przy rejestracji i płatności.
Możemy się spotkać, tak jak powiedziałam, na Facebooku, możemy się spotkać na Instagramie. Po ostatnim webinarze pisaliście do mnie, to było bardzo miłe, bardzo się cieszę, że te treści, które tutaj przekazywałam, ostatnio się przydały. Mam nadzieję, że dzisiejsze też. Jeżeli byście byli tak uprzejmi, to napiszcie, co sobie dzisiaj szczególnie zapamiętaliście, co dla Was było szczególnie cenne, taki prezent na Dzień Edukacji Narodowej, co dla Was będzie. No, w grupie też możecie mi zadawać pytania. Tutaj też napiszcie, bardzo proszę, co. Nie jest tak źle, skoro dwa, tu, ale z techniką oddychania podczas mówienia, a zwłaszcza śpiewania. Źle gospodaruję oddechem chyba. Dziękuję za rady. Te poranne i wieczorne i samochodowe, to jest do wykorzystania. Te same rady nic nie dadzą, dopóki ich nie wykorzystamy. I też zachęcam właśnie do wejścia na mój profil Sylwia Zasada, trener głosu. Widzicie już tutaj w lewym dolnym rogu mam logo. Wcześniej nie miałam, to taka nowość. Powstaje teraz strona internetowa i mówię o tym dlatego, że tam będzie mnóstwo treści takich merytorycznych. W tym momencie na Facebooku te treści się pojawiają i też możecie korzystać, bo tam są porady, które sami możecie sobie wcielić w życie. Będzie coraz więcej filmików, bo się ośmielam. Jutro będę nagrywać pierwszy filmik z panem, który kazał mi się tutaj patrzeć w oko kamery, więc ja dzisiaj ćwiczę z Wami na webinarze, dzięki, że jesteście, to będę mogła się pochwalić, że poćwiczyłam. Koszt płatnego webinaru to jest 35 zł, tak? Ja jeszcze mogę wrócić tutaj do tego slajdu, gdzie to było. O tutaj, o tym webinarze, to jest 35 zł, jeżeli dzisiaj się zapiszemy i dzisiaj zapłacimy, jeżeli nie, to potem jest 69 zł. Także cieszę się, że sobie wzięliście rady, wcielajcie je w życie, tak? Bo jeden oddech przed kubkiem herbaty, drugi oddech po odebraniu telefonu i macie już właściwy sposób oddychania, bo nawet jeżeli zwrócicie uwagę, że coś jest nie tak, to już tutaj idzie sygnał, aha, jest coś nie w porządku. Z jakiegoś powodu mam ograniczenia w klatce piersiowej i obserwuję z jakiego powodu. Jeżeli potrzebuję, to idę do trenera głosu, to idę do laryngologa, to idę do foniatry, to idę do ortopedy. Szukam, z czego to się bierze. To nie jest tak, że od razu będę wiedzieć, dlaczego tak jest, ale jeżeli będę obserwować, jeżeli będę mieć świadomość, że coś może być nie tak, to będę miała możliwość poprawy, bo to jest tak jak w psychoterapii, ja się często odwołuję do psychoterapii, bo sama w psychoterapii kiedyś uczestniczyłam i pamiętam, że psychoterapeutka zawsze mówiła, że jeżeli mam świadomość czegoś, to już jest połowa sukcesu, nie? I tutaj jest dokładnie tak samo, jeżeli masz świadomość, że coś jest źle, to możesz coś z tym zrobić, jeżeli nie będziesz miał czy miała tej świadomości, to nic z tym nie zrobisz, bo będziesz żył po prostu w nieświadomości. Więc ja Wam życzę świadomego oddychania. Pamiętajcie o tym, że oddech to podstawa. Życzę Wam miłego wieczoru. Bardzo się cieszę, że skorzystacie. Wykorzystujcie te ćwiczenia. O, 2 minuty przed startem. O, Urszula, super, że się zdecydowałaś. To takie zrządzenie losu, prawda? I czekam na Was 13 stycznia tutaj. Natomiast jeżeli macie ochotę, to za 35 zł możemy się spotkać na tym płatnym webinarze 12 listopada u nas na ODN-ie. Link był dostępny, więc możecie szukać, a jeżeli nie, to wejdźcie na Instytut Edukacji Logopedycznej i tam macie ODN, taką zakładkę, więc można, no właśnie, z powodu pracy w szkole i z powodu chóru jak najbardziej. Ja myślę, że z powodu życia, słuchajcie, warto oddychać prawidłowo, jak pokazałam konsekwencje, to mam nadzieję, że to do Was przemówi też. Także wszystkiego dobrego życzę jeszcze raz z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dużo radości. Oddychajcie pełną piersią i chłońcie każdy oddech. Delektujcie się nim, bo nie wiemy, ile tak naprawdę tych oddechów w życiu dla nas jest przeznaczone. Wszystkiego dobrego, spokojnego wieczoru i do zobaczenia. Do widzenia, dobranoc.